Donos chciałem wam zrobić uprzejmy, ale już widzę, że za późno jest, bo ja się zaapałem, kupiłem to 6 tera za 380 zł. Teraz już widzę, że cena wróciła do normy na brytyjskim Amazonie 121 funtów, a myślę, że za 386 tera to był dobry deal. Co prawda 10 tera byłoby jeszcze lepsze niż 6 tera, ale na to chwilę trzeba poczekać. I zamówiłem sobie dzisiaj testowego Amazfita GTR Smartwatch. Poprzednią wersję testowałem i była przezajebista. Ten wygląda jeszcze bardziej przezajebiście. I też wam wezmę, może podlinkuję to, bo tutaj akurat się dopiero dzisiaj zaczyna ta akcja, 24. Tak więc może ktoś też się będzie chciał tym tematem zainteresować. No ja zamówiłem, jak przyjdzie to zrobię na test huba tego jakąś recenzję. A was tylko tak informuję, bo pewnie jakieś teraz, no tego miałem gościa na testach i był fajny, i tego miałem na testach i też był fajny, Stratosa. No to fajne rzeczy są, a to wyjątkowo tanie. I właśnie się pojawiło na Netflixie, muszę sobie przetrzeć ten ekran, przecież ledwo widać, Hakowanie świata, coś takiego. To może być fajne. 2 godziny, czekałem na premierę tego tematu, Hakowanie świata. Nie oglądałem jeszcze, ale też daję znać, że to może być fajny dokument. Dzień dobry, witam w McDonald's. Proszę złożyć zamówienie. Dzień dobry. Samą kanapeczkę poprosił maestro Red Hot Chili. Dzień dobry. Kartą bym zapłacił. Dziękuję uprzejmie. 18,50. Ja wiem, czy to jest dobra cena. Już mam nadzieję, że będzie dobra wyżerka za 18,50 za samą kanapkę. Ja mam ciągle problem w tych wszystkich McDonaldach, KFC i innych przydrożnych jadłodajniach, że tam jest ta nalewana z tego nalewaka cola. No nie da się tego pić, nie da się tego pić. Najlepsza jest w szklanych butelkach. Ale znowu przy takiej jeździe samochodem trochę to niewygodne jest. Puszkowa opcja by była najlepsza. No ogólnie najbardziej mi smakują te napoje ze szklanej butelki, czyli widać, ona jest, mam nadzieję, że wszędzie leją ten sam staw, ale w szklanej butelce jest, widzę, najmniej skażone, czyli najbardziej obojętne chemicznie jest szkło. Potem chyba występuje puszka, najgorszy to jest plastik. No i ostatni sort, najgorszy syf, którego w zasadzie jak mam kupić taką kolę z nalewaka, to wolę wypić wodę z kranu. To jest właśnie to z tego nalewaka. Słabo to strasznie wygląda. Czy jest mój burgerek? Ojej. Dobra, super, mi napadało tu pani. Nie, dałem radę, spokojnie. Wyschnie. Słońca nie ma, to jak? No, mam nadzieję, że zaraz będzie. Dziękuję. Miłego dnia, do widzenia. Wygląda, powiem szczerze, nawet fajnie. Dużo papryczki jest narzuconej, to mi się podoba. Nie no, wygląda chyba jak na zdjęciu. Aż jestem w szoku, że to tak dobrze wygląda. Dołożę tej papryki. Takie coś. Ale nie jest to duży zawodnik. Bezwzględnie, to on jest wielkości trochę grubszego cheeseburgera. Za 18 wolałbym, jak byłby wielkości grandera, czy takiego wielkiego burgera. No ale nic, zaczynamy jak smakowo. W telewizorze reklamują, że to są takie burgery z McDonalda, co to mają być tak jak z tego, z food trucka. No powiem, że smakuje. Smakuje całkiem nieźle. Dużo tego sosu, sosu paprykowego, jeszcze, przepraszam, w tym burgerze jest. Tylko że ta papryka jest taka delikatnie octowa, ale jakoś się to komponuje. I sera jest trochę, i rukolka jest. To jak kupujecie z food trucka albo z burgerowni, to możecie sobie zażyczyć wołowinkę wysmażoną na średnio. Tutaj się niestety przy mrożeniu i przy takiej obróbce automatycznej raczej tego nie uzyska. No ale jestem zaskoczony, że to w miarę spoko jest. Jakby, no i gruby kotlet.
I ogóreczki, i papryczka, i sos jakiś widzę majonezowy taki, i paprykowy. Dużo różnych. Fajnie się to komponuje. Dość szybko się rozprawiłem z tym jegomościem. Ale muszę przyznać, że smakowo całkiem jest ok. Jakby był nieco większy, to byśmy się nieco bardziej nasycił. A tak to jeszcze pozostaje taka doza wolnego miejsca, którą muszę jeszcze jakoś zagospodarować. Bo jak jej nie zagospodaruję, to będzie mnie zaraz ssało. A wolałbym, żeby mnie nie ssało zaraz, tylko za chwil kilka. Ostatnio w internecie dużo się pisało o instagramerkach i Aperol Spritz. Przygotowałem sobie dzisiaj zakupowo te dwie rzeczy i będę w najbliższym czasie konstruował tego drinka, bo jeżeli no to jest jakaś taka petarda, to muszę spróbować. Może to faktycznie, jak piszą, że one chcą konsumować i pić Aperol Spritz tyle, ile ważą, to może to jest coś przefantastycznego i po prostu marnuje życie. A taką gęstą zupę to wam zrobi tylko mama. Jest również pies cytryna. Musimy się psie cytryno... Zupę jadłem mamusiową z buraczkiem. Musimy się wybrać do weterynarza na szczepienie i na przegląd. Psu trzeba zrobić przegląd. Z motorem się jeździ na przegląd, to i z psem trzeba iść na przegląd. Tak? To jest właśnie punkt wypoczynkowy psa cytryny. Włączy ci coś w telewizji, co byś poglądała dzisiaj? Może Kodżaka? Trochę dostałem informacji odnośnie usuwania smrodu z mojej walizki. Sugerujecie kilka sposobów. Pierwsza opcja to pochłaniacze zapachów do lodówki. Zamówione. Drugi sposób to pochłaniacz, taki neutralizator zapachów sprayu z firmy... Wiem jakie, nie pamiętam nazwy, ale podjadę, kupię go też, zobaczymy czy to zadziała. Trzecia opcja, magiczne właściwości sody oczyszczonej. No i żeby namaczać to w roztworze sody oczyszczonej. Trudno mi znaleźć jakieś takie pudło, żebym to miał zrobić, ale mam różne inne rzeczy, które mi jeszcze śmierdzą i będę eksperymentował, zanim się zajmę tą walizką, bo to jest po prostu niewygodne ze względu na jej rozmiar, to może przećwiczę, słuchajcie, na jakichś innych rzeczach, które też jeszcze się ten zapach, no powchodziło mi na przykład w kable, mam takie kable z materiałową tą, wiecie, tak, materiałem są obszyte, w ten materiał wszedł, że czuć, że ten zapach jest, no taki zapach stęsklizny, starej piwnicy jak wchodzicie, no po prostu absolutnie kurnia nieprzyjemny dla mnie, no, mnie drażni wyjątkowo, no trochę ta walizka po tym, jak ją spsikałem tym pierwszym środkiem zluzowała, ale jeszcze wyczuwam, no zobaczymy jak te pochłaniacze zapachów z lodówki, nie wiem czy to... Nie wiem, czy to nie ma jakiegoś podłoża biologicznego, no ale z drugiej strony, jakby miało podłoże biologiczne, to ozonowanie powinno pomóc. Zazwyczaj na wszystko ozonowanie pomaga, a tutaj dupa zupełnie nie. Będę dawał znaki. Kolejna opcja, która wróciła do mnie z feedbackiem od Was, to, że można podłączyć ten kabel faktycznie do urządzeń jabłkowych i pomimo tego, że się pojawia komunikat, że nie obsługiwane akcesorium, to program będzie to widział. I faktycznie tak jest. Po podłączeniu tego dostaję komunikat, że akcesorium jest nieobsługiwane, ale w programie wszystko działa. Tak więc dzisiaj, jak nie będzie lało, bo zapowiada się, że będzie pogoda taka sobie średniawa, to jeszcze może polatamy dronem na tym kablu, zobaczę, czy to poprawi mi zasięg, bo strasznie, strasznie mi brakuje tego takiego sztywnego połączenia, żebym widział, jakie ujęcie robię. No, podobno to no, ma zadziałać na wszelakie smrody. Zweryfikujemy, czy faktycznie, bo tamto pierwsze, co zakupiłem, to nie zadziałało ewidentnie. Robię akcję z tym. Zobaczymy, czy ten zadziała. Spryskamy. Ma się spryskać obficie. No i zobaczymy, czy przestanie śmierdzieć. Niestety to przynajmniej ładnie pachnie. Trzymam kciuki. Jeśli chodzi o prusaka, to działa na razie, nic się nie pojawia, nie wyskakują jakieś errory znowu, tak więc jestem zadowolony. Magiczne dotknięcie panów z Toyoty cały czas przynosi pożądane efekty. Tu mam takie od laptopa, które też prześmierdło w tej Brazylii tym. Poleciliście mnie, żeby kupić coś, co pochłania zapach w lodówkach. No to kupiłem takie coś i zaraz wrzucę to do wspólnej reklamówki razem z tym, nie wiem czy to ma
sens zadziałać. Nie pachnie, ma pochłaniać zapachy, no to w sumie nie. Zapakuję tu takiej reklamówki, zobaczymy czy to pomoże. Nie chcę to poleczyć za 2-3. Kolejne przez Was polecane opcje do odśmierdzania. Został mi tutaj jeszcze ta moja sekretna kieszeń brazylijska. I była informacja, żeby to zasypać wszystko sodą, bo soda też jest podobno zarąbistym tematem, jeśli chodzi o wyciąganie smrodków. No to robię też i taki eksperyment. To akurat nawet jak się nie uda, to można wywalić, bo jest stosunkowo niedrogie, ale z walizką to nadal mi jest szkoda.